Zwrot sprawie. Już Czeszyna. Sędzia wraca do orzekania. Izba Dyscyplinarna SN zdecydowała w sprawie sędziego Juszczyszyna. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zawieszenie olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna, którego zawiesiła 4 lutego 2020 roku. Temu w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Kwestia zawieszenia sędziego jest przedmiotem wielomiesięcznej batalii prawnej. Poniedziałkowe posiedzenie w Sądzie Najwyższym w sprawie rozważenia zasadności kontynuacji zawieszenia w czynnościach służbowych sędziego Juszczyszyna było jawne. Sprawę jednoosobowo rozpatrzył prezes Izby Dyscyplinarnej Adam Roch. Sprawę podjęto z urzędu, a impulsem było m.in. pismo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów, który zwrócił uwagę, że Juszczyszyn jest już zawieszony ponad 2 lata. Powiedział rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski. Dodał, że sprawę dyscyplinarną sędziego Juszczyszyna zarejestrowano w SN na początku kwietnia bieżący rok. I w tej sytuacji nie ma możliwości, żeby sprawa dyscyplinarna została rozpoznana w najbliższym czasie. Sprawa sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 4 lutego 2020 rok. W związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Obniżono też wtedy o 40% jego wynagrodzenie. Został odsunięty od orzekania, ponieważ rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS. Kwestia zawieszenia sędziego Juszczyszyna jest przedmiotem wielomiesięcznej batalii prawnej. Pozew Juszczyszyna. Uchwała Izby Dyscyplinarnej godzi w dobre imię. Na początku czerwca bieżącego roku Juszczyszyn wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew, w którym twierdził, że zamieszczona na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwała Izby Dyscyplinarnej godzi w jego dobre imię. Domagał się też stwierdzenia, że decyzji o jego zawieszeniu nie podjął Sąd Najwyższy. Sąd w Olsztynie wyrokiem zaocznym w sierpniu tego roku podzielił zdania Juszczyszyna. Od tego rozstrzygnięcia odwołali się pełnomocnicy prezes Sądu Najwyższego oraz prokurator rejonowy. We wtorek Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok wydany zaocznie. Jak uzasadnił sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Juliusz Ciejek, w ocenie sądu poza wszelką wątpliwością stwierdzenie o sędzim, że łamie prawo w sposób rażący jest naruszeniem jego dóbr osobistych i przymiotu koniecznego do wykonywania zawodu. A więc w ocenie sądu powód ma prawo dochodzić ochrony dóbr osobistych, od osoby, która to powiedziała pod jednym warunkiem, że to naruszenie nie jest bez prawa. Jeszcze w kwietniu zeszłego roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie sędziego Juszczyszyna, decydując o przywróceniu go do orzekania. Następnie, w maju ubiegłego roku, Sąd Okręgowy w Olsztynie wstrzymał skuteczność i wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zawieszała sędziego Juszczyszyna w pracy i obniżała mu wynagrodzenie. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i członek Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Nawacki konsekwentnie przekazywał po tamtych orzeczeniach sądów, że sędzia Juszczyszyn pozostaje w zawieszeniu. W tym zakresie nadal obowiązuje uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jedynego legalnego organu, który jest władny orzekać w zakresie spraw dyscyplinarnych tego rodzaju, mówił na przykład w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku.